Witam, Żabki. Chciałabym tutaj poruszyć pewien problem, z którym się ostatnio stykam. Spotykam wiele osób, które tak dogmatycznie podchodzą do pewnych marek hennowych. Powiedzmy sobie szczerze, to jest marka, która jest dostępna w Rossmanie. Bardzo często jest na promocji 2 plus 1, 2, czy 1, 2 za 1, nie wiem. Nie wiem, ja w Polsce nie mieszkam, wiem tylko, że po prostu jest dostępna na promocji. I te osoby spierają się ze mną, że ta marka konkretna jest najlepsza do wszystkiego, dla każdego i jest najtańsza i ja się na niej wyżywam tylko dlatego, że ma niższą cenę niż moja czy inne z podobnej jakby półki jakościowej. I teraz chciałabym po prostu Wam się tutaj do tego odnieść i wytłumaczyć, o co mi tak naprawdę chodzi, bo jeśli komuś się sprawdza ta henna, to super, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja mam problem z tym, że wielu osobom ta henna się nie sprawdza i doprowadza do kłopotów. Jeśli chodzi o hennę z Rossmana, to od Was opinie słyszę różne. Czasami Wam się sprawdza, czasami Wam się nie sprawdza. Częściej słyszę o tym od Was, że się nie sprawdza, ale to może być też kwestia tego, że ja się zajmuję problemami, więc wiadomo, jeśli macie problemy, to przychodzicie do mnie, jak tych problemów nie macie, to prawdopodobnie nigdy nawet o Was nie słyszałam. Ale często mi też piszecie, że na przykład te takie próbki w małych saczetkach mają zupełnie inny produkt niż te w większych opakowaniach. To znaczy, te próbki są lepszej jakości, a te większe opakowania są gorszej jakości, albo że jakość jest niestabilna, to znaczy w jednym opakowaniu jest całkiem fajny produkt, w następnym jest już dużo gorszy. No i to jest to, co ja od Was słyszę na ten temat. I teraz czemu ja Wam odradzam używanie słabej albo niepewnej henny? Przede wszystkim, jeśli chodzi o kolory rude, jeśli celujecie w rudę, to szkodliwość będzie niewielka albo może po prostu doprowadzić do frustracji. To znaczy, jeśli będziecie mieszać z kasją i to kolor może się po prostu nie pokazać na włosach, po kilku warstwach prawdopodobnie by się zaczynał pokazywać, ale w większości wypadków osoby się deprymują po dwóch, trzech warstwach takiego słabego produktu i nakładają czysty produkt, a wtedy mogą na przykład złapać za nowe opakowanie, w tym nowym opakowaniu może być już zupełnie co innego i wyjdzie burgund. I to jest problem, jeśli chodzi o rudości, ale to jest, powiedziałabym, minimalna szkodliwość. Gorsze rzeczy zaraz Wam opowiem. Schody zaczynają się, kiedy próbujemy czystą henną uzyskać inne kolory. To znaczy, na przykład jeśli będziecie używać mojego przepisu na brązy, ciepłe brązy bez indygo, no i szczególnie jeśli mamy zniszczone włosy, szczególnie jeśli mamy jasne włosy, jeśli mamy siwe włosy, jeśli produkt będzie słaby, to zamiast brązu z mojego przepisu wyjdzie pomarańcz. No i wiecie, mnie to denerwuje, bo ja tu nie jestem niczemu winna. Gdybyście użyli porządnego produktu, to prawdopodobnie by wyszło po jednej czy po dwóch warstwach, a tutaj z tego niepewnego produktu będzie trzeba pewnie z 5 albo 10 warstw. No i tracicie do mnie zaufanie. No i tak to wygląda niestety. Po prostu złej jakości produkt prowadzi do tego, że trzeba go użyć dużo, dużo, dużo więcej. Ta sama bajka oczywiście będzie z czerwieniami, nawet jeśli odstaliście tą hennę dobrze, nawet jeśli dodaliście jakieś fajne czerwone dodatki, nadal może być tak, że szczególnie na jasnych włosach po prostu po tych kilku warstwach nie wyjdzie, będzie trzeba nałożyć, nie wiem, 8 warstw albo 10 warstw. Większość ludzi zraża się tak statystycznie, po dwóch warstwach już mają dość. No i niestety tak to wygląda. I moje przepisy w kontekście tych takich bardzo słabych ziół henny no nie sprawdzają się. To znaczy sprawdzą się, jeśli nałożycie ich dostatecznie dużo warstw, ale zwykle większość ludzi się deprymuje i przestaje nakładać, bo po prostu traci zaufanie do moich przepisów. Ale najgorszym przypadkiem oczywiście będzie, jeśli będziemy próbowali ze słabymi ziołami pójść w hennowanie dwuetapowe. Wiecie, kij z tym, jak indygo jest słabe, bo ono po prostu się spłucza i tyle, nie? Nic złego się nie wydarzy. No, oprócz tego, że nie będzie koloru. Ale jeśli chodzi o hennowanie dwuetapowe na słabej hennie, która na przykład bardzo słabo złapie, czasami jest tak, że dosłownie łapie na pomarańcz albo nawet na żółty. I jeśli my się, jeszcze tak powiem, nie złapiemy na tym, że henna nam dobrze nie złapała na pierwszy etap, a to jest bardzo częste, jeśli ktoś dopiero zaczyna, bo nigdy tej henny na głowie nie miał, nigdy nie widział, jak ona powinna w naszym konkretnym kolorze wyglądać po takiej pierwszej warstwie, to jeśli na takie włosy, na których henna siedzi słabo, na żółto, na pomarańczowo, nałożymy hendigo czy indygo, jest ogromne zagrożenie glonem.
I albo ta henna z podschodu też się może spukać i też wyjdzie gląd po kilku tam myciach. Także no, zagrożenia są i niestety to wynika z jakości ziół. Oczywiście te wszystkie problemy, jakie Wam dzisiaj omówiłam, można zmitygować. Wystarczy po prostu kupić porządniejszy produkt i tak można sobie poradzić z glonem po nieodpowiedniej dwuetapówce, czy tam z pomarańczowym albo rudym zamiast burgundu albo brązu z czystej henny. Oczywiście, że można, to nie jest problem, tylko problem jest w tym, że wiele osób po prostu się zraża, bo dostaje w ręce jako pierwszy produkt, jaki mieli do tej pory w ręce, dostaje w ręce produkt, który jest mierny. I po tym, że widzą, że ten produkt wymaga tyle pracy, tyle poświęcenia, tyle chodzenia z kurczakiem albo marchewką, że po prostu dają sobie spokój. I no, tak to wygląda. Dlatego Wam właśnie odradzam używanie słabych ziół. Nie dlatego, że są, nie wiem, że są moją konkurencją. Nie są. A kwestia ceny, to ja tutaj bym się zastanowiła właśnie, jeśli Wam się produkt sprawdza po jednej, po dwóch warstwach, to super, tylko jeśli Wam się sprawdza dopiero po 10, no to trzeba to przeliczyć na pieniądze. Więc nie jestem pewna, czy to naprawdę jest tak tanio, porównując do, nie wiem, porządniejszych ziół z trochę wyższej półki, które są trochę droższe, ale jednocześnie no po prostu nie uziemiają Was na 10 warstwach, nie trzeba ciągle poprawiać, wystarczy po prostu zrobić i potem się bawić tylko w sam odrost.